Wczoraj posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili kontrolę poselską w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poszliśmy do Ministerstwa Rolnictwa, tymczasem zastaliśmy Ministerstwo Lenistwa. Dlatego, że mamy takie nieodparte wrażenie, że w Ministerstwie Rolnictwa nic się nie dzieje. Pozorowane są rozmowy z Ukrainą. Utwierdził nas w tym przekonaniu fakt, że minister Siekierski, jak sam stwierdził, utajnił protokoły z rozmów z partnerem ukraińskim. Mamy też nieodparte wrażenie, że tych dokumentów jest bardzo niewiele. Stąd też, obawiając się kompromitacji, po prostu zostały one utajnione. Domagamy się tego, żeby te dokumenty zostały przedstawione zarówno posłom, jak i rolnikom. W końcu to rolnicy są partnerami w rozmowach dotyczących rozwiązania żywotnych problemów, jakie stoją przed polskim rolnictwem. A tymczasem minister Siekierski mówi na okrągło. Podobnie, jeżeli ocenimy sytuację, jaka miała miejsce w polskim Sejmie. Marszałek Sejmu przyjmował protestujących rolników i mówił o okrągłym stole, mówił o debacie. Nie czas na okrągły stół, czas na podejmowanie decyzji, konkretnych decyzji. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości przedstawił uchwałę zobowiązującą rząd do tego, żeby wprowadzić pełne embargo na import surowców rolno-spożywczych z Ukrainy. Wciąż w obiegu prawnym, wciąż w mocy jest rozporządzenie, które wydał 15 września ubiegłego roku pan minister Waldemar Buda, ale ono dotyczy jedynie zbóż. Dziś jest potrzeba taka, żeby embargo było pełne, żeby dotyczyło również innych produktów rolno-spożywczych pochodzących z Ukrainy. A więc trzeba działać, dość gadania, jest pora działania, jest pora pracy. Ta praca powinna być skoncentrowana na dwóch aspektach. Po pierwsze, właśnie rozporządzenie o pełnym embargo na import surowców rolno-spożywczych z Ukrainy i po drugie, bardzo konsekwentna i ostra postawa w stosunku do Komisji Europejskiej dotycząca Zielonego Ładu. Z tym, że no, nie mamy wątpliwości, że partie, które są w rodzinie politycznej Europejskiej Partii Ludowej, a więc zarówno PO, jak i PSL, nie są zdolne do takich twardych, stanowczych negocjacji w tej dziedzinie, dlatego że lider Europejskiej Partii Ludowej, niemiecki polityk Manfred Weber, powiedział wprost, że Europejska Partia Ludowa to partia Zielonego Ładu. No mimo wszystko trzeba takie działania podejmować, trzeba wziąć się do pracy, a Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości z całą pewnością będzie dopingował rządzących do tego, żeby rozwiązywali problemy, gdyż te problemy są realne, są bezdyskusyjne, te problemy dotyczą rolników, ale w konsekwencji dotyczą także bezpieczeństwa naszej ojczyzny, bezpieczeństwa żywnościowego. W sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, bezpieczeństwo żywnościowe też jest jednym z filarów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, nałożenie klauzuli tajności na dokument to jest bardzo poważna procedura, która ma swoje przesłanki i podstawy w ustawie, która mówi o bezpieczeństwie państwa. Wykorzystanie tej procedury w celu uniemożliwienia pozyskania dokumentu w trybie informacji publicznej albo w trybie kontroli poselskiej może być bardzo poważnym naruszeniem prawa. My tę sprawę będziemy weryfikować, ponieważ nigdy wcześniej, i nie mówię tylko tu o 8 ostatnich latach, ale również wcześniej, nie było sytuacji, żeby utajnić dokumenty w celu ich ukrycia przed opinią publiczną. Tylko z tego powodu. Dzisiaj otrzymujemy od rolników informacje, SMS-y, wiadomości. Mogę nawet kilka Państwa odczytać. Również tych, którzy wczoraj protestowali, żeby odtajnić te dokumenty i pokazać rolnikom. Jutro mają się odbyć rozmowy z rolnikami. Oni do tego momentu oczekują, że te dokumenty będą odtajnione, jeżeli niesłusznie były ukryte wczoraj pod właśnie tym procedurą utajnienia i schowania w kancelarii tajnej. Szanowni Państwo, jeden z niewielu dokumentów, który nam udostępniono, to
jak się negocjuje z Ukrainą w sprawie embarga, w sprawie zablokowania rynku rolno-spożywczego. To jest taki dokument. 3 stycznia minister rolnictwa nasz wysłał do ministra rolnictwa Ukrainy pismo. To są całe negocjacje, które prowadzi Ministerstwo Rolnictwa. 3 stycznia wysłali pismo. Na moje pytanie, czy mamy odpowiedź na to pismo? Nie, odpowiedzi już nie ma. Czyli, szanowni państwo, Ministerstwo Rolnictwa negocjuje z Ukrainą w ten sposób, że wysłało 3 stycznia pismo. Resztę dokumentów albo nie ma, albo po prostu tam się najzwyczajniej w świecie nic nie dzieje. Rolnicy wczoraj najczęściej wypowiadali się w jeden sposób. Oczekujemy konkretów. Oczekujemy konkretnych rozwiązań. Nie okrągłych słów. Myśmy tam byli kilka godzin i nic poza okrągłymi słowami nie otrzymaliśmy. A sprawę, tak jak pan minister wskazywał, można załatwić jednym rozporządzeniem, polskim rozporządzeniem. Tylko trzeba mieć odwagę. I wobec Ukrainy, i wobec Unii Europejskiej. Myśmy się nie bali. 2 razy wydawaliśmy takie rozporządzenie. I w kwietniu, i we wrześniu, kiedy Unia Europejska zdjęła swoje ograniczenia. Myśmy nie mieli żadnych wątpliwości, żeby wprowadzić krajowe. Dzisiaj oczekujemy rozszerzenia tej listy i przede wszystkim działania, a chowanie przed rolnikami dokumentów, o których dzisiaj mówią już bardzo głośno, że chcą je zobaczyć, chcą się dowiedzieć, co oni zrobili w tym czasie, jest bardzo poważnym naruszeniem standardów debaty publicznej. Ukrywanie dokumentów przed rolnikami jest budowaniem nieufności wobec nich i na pewno nie wróży to dobrze dyskusjom i negocjacjom. Do jutra chcemy, żeby te dokumenty były udostępnione i odtajnione, a samą procedurę utajnienia będziemy badać, analizować prawnie. Zleciliśmy opinie prawne, będziemy analizować, czy nie doszło do naruszenia prawa. W mojej ocenie do takiego naruszenia doszło. Na chwilę przed wejściem do ministerstwa, tak powiedział minister, mamy to nagrane, wydał decyzję o utajnieniu dokumentów. My je w tej kancelarii tajnej przejrzymy. Wczoraj nam też odmówiono, ale dzisiaj je przejrzymy. I zobaczymy, jakie dokumenty chowano przed rolnikami. Jesteśmy tego bardzo ciekawi. Po tym dokumencie, po tym jednym piśmie, mam wrażenie, że nie robiono w tej sprawie absolutnie nic.